o metrze stołecznego miasta Warszawy. Nie zapomnij. Polskie metro. Nie zapomnij też, że tutaj w Teatrze Dramatycznym swego czasu ze 700 razy grano metro. Spektakl metro. No i oczywiście Rita Górniak się tu wyrobiła. A jak pojechali za granicę, to ponoć tam w USA, Anglii, Ameryce, Białystok ich wyśmiali, no bo tam musicale są bardzo modne, są bardzo popularne. A tutaj Polacy to co, jak oni są początkujący, to żeby zadowolić Amerykę i metro, to trzeba no naprawdę dobrze. Ale Górniak dała takiego czadu, że oni tylko z Polski, Górniak, pamiętają, że Warszawa to jest cyganką, prawda? I tak mówią, a przecież ja bardzo lubię Edytę Górniak, bo proszę Państwa, ładny ma głos, także bez względu na względy, bo tutaj wiecie Państwo, jeszcze ludzie to myślą, że to szlachectwo jeszcze, że to jeszcze, że tam. Państwo zobaczą, jaki tam piękny bus się zbliża. Państwo zobaczą, jaki tam bus. Alleluja, Gospodzi pomiłuj. Chyba właśnie muchy. Boże, od much się nie odpędzimy w tym roku. Proszę Państwa, na mnie, na faraonkę muchy. Proszę Państwa, to może być bus z Anglo-Ameryki. Białystok. Do, tak, Żak. Państwa zobaczą, o Białystok napisane. Widzicie Państwo? Do Anglo-Ameryki. Białystok. No widzisz? Anglo-Ameo. Żak Express. Białystok. Anglo-Ameryka. Białystok. Tam są cerkwie. Białystok. Tam są prawosławni. A tutaj są tylko lewosławni, w lewą stronę, lewosławni. I teraz jak będzie Cinderella, no to nasi, no Żydzi do katolików lewosławnych pojadą na Plac Grzybowski. Jeszcze tylko pokażmy tutaj w Rechodupkach, jak to wygląda, te krzyże katolickie, Łacina Crux. Krzyże katolickie, Łacina Crux, o właśnie, krzyże katolickie. Łacina Crux, no nie ma prawosławnych, bo tutaj zawsze nad Wisłą nie ma tego prawosławia. Chodzą, chodźciuchy. A takie to niesmaczne, te takie na wpół, proszę Państwa, bezdomne, mohery i z petem w szczęce. Strasznie ciekawe. Matce Boskiej w podzięce, że mąż twój zdrowy i ochoczy, myślę, że wkrótce ujrzysz go na swe oczy. Dostali gdzieś, wyżebrali papierosy i mają, bo są drogie.